Boję się, że może dojść do jakiejś takiej prowokacji typu granica białoruska, czy, bo podgrzewany jest już na ruszcie pan Prigozhin. Gierka długi, jeżeli ktoś jeszcze pamięta długi Gierka, to małe Miki. Pamiętam, no jest... Tak? Ja. To teraz ci starsi się zastanowią, ile lat wychodziliśmy z długów Gierka. Panie doktorze, czy to nie jest tak, że opozycja po prostu nie zdaje tutaj egzaminu? Dlatego, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są pieniędzmi abstrakcyjnymi. To są kwoty, których my nie jesteśmy w stanie sami sobie przełożyć na konkretne działania. Czy to nie jest tak, że opozycja od rana do wieczora, dzień w dzień powinna tłumaczyć ludziom, czego my nie dostajemy przez to, że rząd nie jest w stanie od prawie 900 dni dowieść pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. I nie mówić tutaj o końcu demokracji, o rezolucjach Parlamentu Europejskiego, tylko powiedzieć, ludzie, za to by było tyle szpitali, tyle żłobków, tyle przedszkoli, tyle mieszkań i tak dalej, bo to dopiero uderzy wyborcom do wyobraźni. Czy opozycja tutaj zależy, czegoś opozycja, nie przepuszcza? Dlatego, że przepuszcza. Ja widzę posłanki lewicy, które sobie świetnie z tym radzą, tylko pytanie, jaka jest skala przebicia. Właśnie. Mhm. To jest po pierwsze. Po drugie, kiedy Donald Tusk robi coś, co rzeczywiście wytrąca jakieś oręże Kaczyńskiemu z ręki, to reszta opozycji wyje, że on się w ogóle coś tam i nie wiadomo o co chodzi. Nie wszyscy rozumieją, że jest to bój ostatni albo jednych, albo drugich. A przynajmniej przywódców. Ostatni bój. Ten, który wygrywa, coś tam może zrobić. Ten, który przegra, odchodzi w niepamięć albo w złą pamięć. Wszystko oczywiście tkwi w komunikacji. No, ludzie teraz konsumują media w taki sposób, jaki konsumują. No, jest za dużo wszystkiego, za małe możliwości przetwórcze. Stąd też hodowanie sobie wyborców... Konfederacji. Na przykład Konfederacji, gdzie Konfederacja wybiera z tego tortu tylko najlepsze tam, nie wiem, śliwkę, rodzynkę czy coś tam jeszcze, ale już zakalca nie pokazuje pod spodem, bo tego się nie da zjeść. Czyli żyjemy powierzchownie. I to akurat do pierwszego pytania, no to PiS opanował to do perfekcji. To znaczy traktuje wyborców swoich, no bardzo mi przykro, ale jednak jak no, niedouczone takie towarzystwo, które łyknie wszystko, karmiąc im przy okazji jeszcze jakimś, jak gęsi, tak prosto do gardła. Nawet nie ma czasu, żeby ktoś pokroił, tylko muszą łykać w całości. Natomiast reszta społeczeństwa, która coś rozumie i przetwarza, bardzo często kieruje swoje oburzenie właśnie do opozycji. No i ja czasami się zastanawiam, oczywiście będzie można zrobić dużo więcej rzeczy, bo ja też staram się, nie wiem, studentom opowiadać i myślę, że tutaj państwo też, żeby średniej wielkości miasto w Polsce jest abstrakcyjne, ale Sieradz jest konkretny na przykład. No, to są proste rzeczy, tam oni nie wymyślili prochu, oni tylko zwielokrotnili dawkę. To znaczy podstawowe działanie jest takie, że zarzucają swoim przeciwnikom coś, co można im zarzucić, tylko musi być mocniej. A po drugie, wytrąca się właśnie na takiej zasadzie argumentację, że no przecież naród nas wybrał, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No pan Suski akurat jest, też uważam, że to nawet jest gejzer do kwadratu, jeżeli chodzi o różne rzeczy. I on jest bardzo dobry, bo on mówi prawdę. Po prostu jemu się tak ulewa i to między sobą koledzy opowiadają przy cygarze i przy dobrym winie u pana Morawieckiego. To on później wychodzi i mówi, no tak, mi wystarcza przecież. No to w zasadzie z Radomia lecę na południe, na wakacje za chwilę i będzie ciepło i tak dalej. Natomiast premier Morawiecki przeszedł bardzo już daleko za granicę czegokolwiek. Myślę, że nie ma powrotu. To się każda władza się zużywa. I ilość propagandy oczywiście musi się zgadzać, natomiast odporność zaczyna rosnąć. Pytanie tylko jest takie, czy do tego 15 ewentualnie, żeby będą wybory, do tego 15 ludzie się wyzwolą z tego. Ja zostałem, no można powiedzieć, zaatakowany, chociaż nie odpowiadam na to, przez pana przewodniczącego Krajowej Rady tego i owego, że użyłem takiego w felietonie sformułowania borelioza polityczna. Mhm. No bo tak jest, jesteśmy ukąszeni. Ukąszenia były różne w historii. Było ukąszenie heglowskie, było... Ja uważam, że jesteśmy ukąszeni właśnie taką narracją PiSu. I trochę to jest tak jak w taki, może nawet bardziej czytelna jest śpiączka afrykańska. To znaczy ludzie są, zasypiają, w pewnym momencie się budzą i biegną w dżunglę, żeby tam dokonać żywota. Troszkę się przyczepić tam dalej. Proszę, tak, oczywiście. Pierwsza rzecz to taka, panie doktorze, pan ma rację oczywiście, ale pozwolę sobie przypomnieć, że jak Messie Urban powiedział, że rząd się jakoś wyżywi,
to jako żywo poległ na tym. Nie wspomnę o Cimoszewiczu, i to trzeba się było ubezpieczyć, bo są dwie takie... To jeszcze jedna rzecz. Cimoszewicz zawsze mówił skrótem i zawsze był bardzo tak. Tak, ale weszłam w słowo, bardzo proszę. Prawda? Natomiast Urban rzeczywiście lapnął i nie przeszło. Pan Suski rzeczywiście zaurbanił tutaj, ale przepraszam, intelektualnie to mu do pana Urbana dość duży kawałek. Ale nie kopmy leżących na wizji. Tak, no nie, nie, ale to było brzydkie, dlatego że ten pan to ma paręnaście, minimum paręnaście tysięcy miesięcznie. To ja się nie dziwię, że nawet przy dzisiejszych cenach chleba on twierdzi, że na chleb... Może kupuje baltonotki, jak kazał pan prezes Klapiński. Podejrzewam, ale... że może też coś do chleba dokupi. Bo ja tutaj kompletnie nie będę na ten temat mówił, bo nie mam pojęcia i staram się nie mówić na tematy, których nie mam pojęcia. Ale różne fakty docierają. Akurat nie z polskiego rządu, tylko z rządu Korei Południowej. Na ile my się zadłużyliśmy w kredycie na zakup broni i na ile jeszcze się teraz zadłużyliśmy na 90 miliardów? I ktoś to ładnie, zgrabnie opisał, tu pani doktor się ucieszy, że gierka długi, jeżeli ktoś jeszcze pamięta długi gierka, to małe miki. Pamiętam, no jest... Tak? Ja. To teraz ci starsi się zastanowią, ile lat wychodziliśmy z długów gierka. Mało tego, bardzo przepraszam, ale no bo ja tak, te czasy to tak średnio. Natomiast Gierek zostawił, nie wiem, gierkówkę, jakąś hutę, kawał stoczni. Coś, co można byłoby sprzedawać, prywatyzować bądź rozwalać. Co zostawia Prawo i Sprawiedliwość? No CPK zostawi może. No to może zostawi rzeczywiście, ale ja tam uważam, że to jest... Ziemię, wodę i pana Glapińskiego, i przepraszam. I w Radomiu. Panie doktorze, pan jest naprawdę złośliwy. Nie, nie złośliwy, nie, nie. Ja pana Glapińskiego, bo jest póki co nieodwoływalny, nie mylę się, panie to trudno doktorze. Powiedzieć tak. Z tym odwoływaniem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zrobiło taki bigos w tym prawie, tak. Że może się okazać, że te ich ustawy będą działały przeciwko nim, jeżeli się dobrze stosuje lewarek. Natomiast to właśnie... Ogrom tej sytuacji wpisuje się w ten jeden program, o którym ja już, panie doktorze, mówiłem. Nie patrz w dal, wal po szmal. Oni naprawdę się teraz zachowują tak, jakby pociąg odjeżdżał i wszyscy te toboły łapali po kolei, ten cukiernicę, tamten cukier, a tam jeszcze coś innego. I nikt się nie zajmuje zarządzaniem, tylko przychodzi pan premier, który mówi, nie, no w ogóle zarąbiście, to jest Tusk i Unia. I to paliwo się musi skończyć. I Putin też. I Merkel. To już w ogóle nie działa. Putin, Merkel to w ogóle nie działa. Można się tylko spodziewać, że ta eskalacja bólu musi być większa, czyli musi być dla spełnienia warunków takiego trzymania Polaków w szachu w czymś, tak? W nerwach, w stresie. No bo widać, że po kolei wszystko nie wypala. W związku z tym, no, boję się, że może dojść do jakiejś takiej, no, prowokacji typu granica białoruska, czy, bo podgrzewany jest już na ruszcie pan Prigozhin. I z jednej, i z drugiej strony. Tak, już jest pozypywany serkiem tam takim i już tak się to zaczyna skwierczeć. Bo to jest szybkie do wykorzystania, tak? Mhm. Natomiast, no, przerażony jestem tymi... Doktorowi trzeba dodać, Polska Chrystusem narodów.